Walentynki to jedyny dzień w roku, kiedy miłość wisi w powietrzu. Choć do Polski święto to przywędrowało z daleka i konkuruje ze słowiańską nocą kupały, to na dobre wpisało się w nasz kalendarz. Dziś ełckie kwiaciarnie mają mnóstwo pracy. Czerwone róże, symbol miłości, to najczęściej wybierane kwiaty. Jednak zdarzają się również nietypowe zamówienia, mówi Barbara Mańko z jednej z ełckich kwiaciarni. Wczoraj już klienci zamawiali, najczęściej właśnie chłopcy dla dziewczyn. Tak właśnie prosili, żeby zrobić z samego rana niespodziankę, to przygotowałam bukiety, no i królują czerwone róże. Chociaż też cieszą się powodzeniem czerwone tulipany, ale jednak czerwona róża jest nie do pobicia. Muszę powiedzieć, że z roku na rok to święto cieszy się większą sympatią i większym powodzeniem. Zdarza się też, że dziewczyny dla swoich chłopców czy mężów też kupują po jednej róży najczęściej. Ale kwiaty to nie jedyna niespodzianka, która czeka dzisiejszego dnia na zakochanych. Sprawdziliśmy, jakie plany mają na dziś ełczanie. Zawsze gdzieś wychodzimy, zawsze kwiaty, walentynki z 5 róż. Jak zawsze, co roku. A do czego akurat róże? Takie kwiaty miłości. Idziemy z mężem do ECEK-u na 18 na koncert pana Pyciaka, więc myślę, że będzie bardzo miło, sympatycznie i tak spędzamy walentynki. Zaraz lecę po jakieś lizaki, serduszka. No, okazujemy sobie więcej uczuć. Mówimy kocham. Wtedy to jest takie normalne słowo. Jest bardzo sympatycznie, miło. Prezenty można sprawić przyjemność partnerowi. Wszystko. A ty z kim obchodzisz dzisiaj walentynki? Z partnerem. I jakie atrakcje przygotować coś dla siebie specjalnego? My już po prezentach. Ale co było? Ha? Niespodzianki. To jest niby święto zakochanych, tak? Więc wypada spotkać się z tą osobą i po prostu spędzić razem czas, jakoś inaczej niż zwykle. W domu, na pewno w domu. No nic specjalnego. Ciasto i wino i wtedy sobie jakieś wyznajemy miłość tą przecież i te uczucia tak bardziej okazujemy w ten dzień. Idziemy gdzieś na kolację albo coś robimy w domu, nie, do kina. No na pewno wieczorem kolacja i wszystko. No tak planowałem właśnie wieczorem kolacja i no i miło wieczór spędzony także. Bukiet, czerwone różyczki. No bardzo miły dzień. Dzień zakochanych. Taki wyjątkowy dzień też. Specjalną atrakcję dla mieszkańców Ełku z okazji walentynek przygotował Urząd Miasta. Wszyscy zakochani będą mogli zrobić sobie zdjęcie w walentynkowej scenerii. W Ełckim Centrum Kultury ustawiona jest specjalna plansza.